tylko na wielkim resorcie w Wietnamie. Uderz Konga, zaczynamy! Mamy tutaj naszą planszę bingo. Ogólnie część zadań, ja wiem jak jest zrobiona, więc nie chcę jakby, wy będziecie musieli je zrobić, ale część normalnie będziemy robić razem. Wymień czymś kapelusz. Od razu wymieniamy kapelusz, let's go. Dawaj. You want to switch something? Do you have something? Okej, okay. To będzie problematyczne. To będzie problem. Bo oni nie ogarniają totalnie angielskiego. One clam for this. For the hat. Nie, pan ma nam gdzieś. Okay, no. Najgorsze jest to widzenie, że z ustami Azjaci. Weźmy to zostawmy, bo to możemy zrobić w międzyczasie może. Kogoś znajdziemy, może kogoś patrzymy. Dobra, no bez kitu, to możemy zrobić w międzyczasie, rób kolejne. Wyślemy plan, w jakiej kolejności wykonać zadania. Pierwsze możemy znaleźć zupki, bo myślę, że to będzie najtrudniejsze, najbardziej czasochłonne, bo nie wiemy gdzie one są. Let's go, szukamy zupek gong. To oni szukają, bo ja wiem gdzie są. O, mamy pierwszą. A w tych kwiatkach? Czekaj, a może... Jest druga, mamy drugą zupkę. Ja widzę, że to jest kwiatów. Dobra, mam kolejną. Jest trzecia. Dobra, pamiętaj, że max 5, nie bierzmy więcej z innym drużyną. Dobra, jest kolejna. Czyli mamy cztery zupki, jeszcze tylko jedna. Jest jedna. No nie było to trudne zadanie. Poszło szybko. Dobra, no to sobie odznaczmy to zadanie. Nauczmy go mówić po polsku. Też w sensie można. Dzień dobry. Nauczmy panią mówić dzień dobry. Tak jest. Jeżeli będzie chciała. Okej. Okay. Hello, can we teach you how to say hello in Polish? Good morning, can we teach you? Do you know English? How is good morning in Vietnamese? Xin chào. Okay. Exactly. In Polish it's dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Can you repeat it? Xin chào. Zaśpiewaj dowolny fragment piosenki Trzech Króli w miejscu publicznym. To Ameryka, to nie kraj spełniania, to jest kraj spełniania marzeń. Okay. Mamy znaleźć zielony pojazd. A mamy zielony. Tam właśnie jest pierwsza jedna zielona i tam. Tu jest zielony. Zielony jest tam. Meleksik to też pojazd, zielony zaliczamy. Przejedź się skuterem, teraz to ogarniamy. Tu znowu czas zagadać Wietnamczyka i to jest lipa. Two meters. Okay. Zajebiście! I teraz odpal. Okay. To jest manual. Czemu wy mnie na to daliście? Sama na to weszłaś. No wiem. Okej, zaliczone. Dobra, mamy kolejne, skreślamy przejdzieć się skuterem. No. Is there anyone who's speaking English? Widzowie, ogólnie w Wietnamie jest tak, że dużo młodych ludzi, jak byliśmy w stolicy, mówi po angielsku. Ale tutaj, jak jesteśmy w resorcie na wyspie, dosłownie nikt nie umie angielskiego. To... Przynajmniej już wiemy, jak jest dzień dobry po wietnamsku. Xin chào, można to wykorzystać. Are you from Vietnam? Yes. We are playing bingo and we have a task to teach someone from Vietnam how to say good morning in Polish. Can we teach you how is good morning in Polish? Xin chào. In Vietnam. In Polish is dzień dobry. Dzień dobry. Are you able to repeat it? Dzień dobry. Dzień dobry. Good. You are queen. Thank you. Mamy kapelusz gonga, ja go ciągle mam na sobie. Możemy się za to zmienić też. To może chodźmy najpierw do resortu i zróbmy w środku zdania. No to let's go. Jak to chmurka. Lubi mnie, patrzcie, polizał mnie. Nice, i spodziewałem się, że to zadanie zrobimy, tak szczerze. Róbmy zamek z piasku. A otwarmy ten piasek. Otwarty też. Robimy dwie wieże. Dwie wieże i pomiędzy małą. Dobra, styknie. No i tyle, jest zamek. Jest zamek. Jest zamek zaliczony. Dobra, przy okazji. Trzeba iść umyć ręce, sprawdzimy od razu temperaturę wody. Typowe zadanie, żeby wejść do trzech zbiorników wodnych, ale tak... Całkiem. Tak, trzeba całkiem wejść. Nie, to na końcu. Bo ja już chyba weszłam, nie? Chyba już weszłam. To już możesz wejść do końca. Tak? No dawaj. Daj. Telefon. Daj. Ale nie wciągasz. Proszę, no dobra git. Lecimy dalej. Dobra. Zbiornik ogarnięty. Ja mam bingo ze sobą. Nasze bingo uległo zniszczeniu. Jest git. Jest okej, okay. Nie będziemy kreślić po prostu. Jakie to piętro? Pierwsze. Aha, okej. Okay. Czyli tu mamy śniadanie w ogóle, tak? Ej, to jest mocne. Bohono z Marda, solidna. Chyba właśnie. Lokalną przekąskę. Co jest lokalną przekąską? O, możemy się doradzić, tutaj kula. Naleśniczki ryżowe, podawane z lokalną mortadelą. Polejcie sobie sosem rybnym, jak babcia tutaj robi. O, no to chyba to trzeba zjeść. Ale faktycznie ludzie tutaj to biorą, to jedzą, nie? Dobre? Trzymam. Takie... Twarde. Ej, ale dupcy to solidnie. Śmierdzi pierońsko, to ja sobie odpuszczę to chyba już. Całe szczęście, że w naszym bingo może tylko jedna osoba daną rzecz zrobić.
muszą wszyscy. Okej, okay, trochę jak tofu. Gdyby nie sos rybny, to by nie miał smaku żadnego. Następnym zadaniem było zrobienie zupki gong. Widzowie, mamy zupkę, teraz musimy ją zjeść. Czy naprawdę jest lepsze miejsce do zaśpiewania pobliżu Trzech Króli niż tutaj? Okay. Wiecie co, jak zrobimy już wszystkie challenge tutaj, to wtedy, bo już nas wyrzucą wtedy, tak, nie? No to dobra. Lepsza niż wietnamska zupa. Szczerze trzeba to przyznać, że zupka chińska gong jest lepsza niż tutaj oryginalna zupka wietnamska. To trzeba po prostu głośno powiedzieć, bo to takie są fakty, nie? No, te zupki tutaj wietnamskie, te takie klejkowe, to jest lipa. Zupka gong, też gong, let's go. We have to exchange this hat for anything, like, can you give us... Maybe coconut. Coconut. Ej, dobra, panowie mają chyba lipę, nie mogą dodać kokonata. Orange? Yes. Yes, let's do it. It's the oil. Okay, oil. Okay, and this is for you. Thank you very much. Do you know how to say dzień dobry in Poland? Hello in Polish. Okay. Dzień. Dzień. Dobry. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Yes, thank you. Perfect. Nie mogę, jakie są tryhardy, ja w ogóle nie ogarniam zadań, a wy wszystko naraz robicie, dobrze! Mamy dwa zadania, widzowie, kolejne wykonane. Idziemy do tego hotelu, do którego mieliśmy iść. Wy macie taki trochę jakby lęk społeczny, że cię to stresuje, takie śpiewanie tutaj? No w Polsce może tak, ale tutaj... W Polsce tak, ale tu nas nikt nie zna jakby. No to jak jest? Trzy, cztery. Nie ma spania, trzeba za, trzeba zarabiać, a potem wejść na szczyt i to wydawać. Dobra, dość, to belga w batach i dolarach. God damn! Bo tu życiowa inflacja, dobra. Uf. Zrobione już, wszyscy na nas solidnie patrzą. Dobra. Odkaczone. Let's go. O, nawet prezes jest. Miasto może. Dobra, teraz lecimy na miasto. No to let's go miasto. Przyszliśmy, moi kochani, do hotelu, bo tu są kolejne zadania. Kupki gong. Musimy je znaleźć. No tylko lipa, bo one są w całym hotelu, weź się teraz znajdź. Ej, łatwo poszło, nice. Może będą akurat na wierzchu, nie wiadomo. Dobra. No one na pewno będą w miejscach tych publicznych. O, szybko idzie. Ale dobrze, że przyszliśmy, bo zabierzemy drugiej grupie. Tak, dokładnie tak. Możliwe, może by tak naprawdę każde piętro, nie? 11 piętro jest najbardziej newralgicznym piętrem. Ja na 11 wjechał. Zupki były schowane tylko w tym holu, a grupa Jawora poszła szukać po całym hotelu. Sztuc gong. Uderz gong. Dobra. Dawaj, dawaj. Nice, dobrze. Jak uciekła! Ej, przecież to jest zielony pojazd. No ewidentnie jest to zielony pojazd. Słuchajcie, tam jest jakaś restauracja, może być kokos. Jezu, ile ludzi. Sorry, do you have any souvenirs from here? Magnes. Sorry, coconut. 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 No ogólnie bardzo ciężkie. Ej, one będą chciały TikToka nagrać, te dziewczyny. Do you speak English? A little. We are YouTubers. YouTube. Bingo. You know bingo? Challenge. We recording TikTok. TikTok. Yes, yes. TikTok, okay. We need... Can we record TikTok together? Record TikTok. Go, go, go. Come. Daj telefon i nagramy TikToka. One, two, three, go. Arigato. Dupnęła w telefon! Ale dobra! Jest! Good! A czy ten telefon był rozwalony? O kur! No nie, ale widzowie, zobaczcie, dziewczynka w Wietnamie rozwaliła mi telefon, ale nie przejmujemy się, Przemek kupi mi nowy! Ale pokaż, faktycznie teraz to dupnęło? Ale tak, teraz no. No to słuchajcie, tym bardziej trzeba się starać, bo do wygrania jest 500 zł, ale oczywiście jak przegramy, również odkupić do szkiełko. Grupa Jawora podczas szukania zupek gong postanowiła zrobić w międzyczasie inne zadanie. Pójdźmy do pokoju zabaw, bo jesteśmy w drugiej wieży i ogarnijmy tę wygraną w pokoju zabaw. Mamy 100 tysięcy budżetu na to i na pamiątkę. I to jest warte 15 zł. Mamy windę, let's go. No to TikToka od razu jakiegoś, jak już tak zagadaliśmy. W windzie może być ciężko. Do you know any trends like on TikTok? Vietnam is TikTok. Okay. Nice likes. Dobra, nie kuma. No. It's okay. Ale to jest lipa. To będzie tak ciężkie zadanie. Dobra, jest, chodźcie. Patrzcie to. Te wszystkie automaty są nieczynne. To może do długo wieczorem funkcjonuje. Zobaczcie, to nie działa. To w ogóle... Nie świeci się nawet. Ten król coś gadał po angielsku i okazało się, że za 20 minut dopiero otwierają. Odbieramy papierny życzę. Wygraj coś w pokoju. W pokoju zabaw. Bez kitu jesteś w pokoju zabaw, dobra. Wygraj ze mną, ja daję Kamil. Dziękuję. Look, YouTube. Challenge. This, you know, this I give you. Are you? This? Give me this, okay? You Do give you this, and you give me this, okay? Okay, yeah. Can I? Yeah.
Thank you. Good? Yeah. Good? A to chyba nie będziecie oddać. Okay. Good? Thank you, bye bye. The best. Ej, poszło mega szybko. Wow. Widzowie, mamy kolejne zadanie odkaczone. A ja dalej mam coś na głowie. Słuchajcie, skuter myślę, że tutaj zróbmy od razu. Chodźcie, skuter. Przejedź się zwykłym skuterem. A musisz być balony? Przejedź się. Oj, zablokowana kierownica, jesteś na długo, nie przejadę. Zaliczamy to, czy nie? U Freeza by przeszło, bo to się robi, wiecie, co niezabronione, to dozwolone. Trzymaj tą kamerę, odpalę ten skuter i pojadę. Dobra, to już jest hardcore ogólnie. To jest hardcore. Zrobione! Odpaliłem właśnie totalnie czyjś skuter i chwileczkę przejechałem, ale tutaj tak po prostu to wygląda. To jest taki śmieszny spas w tym basenie. Jest git zaliczone. Dobra, lecimy teraz do pokoju zagotować gonga i trzeci zbiornik zrobić. Po pierwsze tak, zapełnię zbiornik. Banda zbiera wodę, więc teoretycznie jest zbiornikiem wodne, także weszłam. Zaliczone. No jest git, już tak to zaliczmy, no. Stawiamy wodę na gonga, także od razu zjemy lokalną przekąskę. Dawaj tą przekąskę. To są jakieś rybki. Hot and spicy, bierzemy. Może w końcu coś dobrego zjemy. Nie, właśnie jak takie cheetosy nasze jakieś... Ej, pachnie mega dobrze, pachnie mega dobrze. Ostre! Dobre! Dobra, ale ostre pewnie. A następnie zrobili oni zadanie z przygotowaniem i zjedzeniem zupki gong. Chwilą nad TikTokiem. A ja w międzyczasie jem zupkę gonga. Jak zwykle gong jest po prostu przepyszny. Serio, widzę, polecam skoczyć do Dino Żabki albo do innego supermarketu, żeby posmakować gonga. Bo gong jest naprawdę wyjątkowy w smaku. Uważam, że jest dużo lepszy od konkurencji. Tyle zupki zostało? Dawaj. No, ale jest wygodny, nie trzeba jeszcze. Mam to. Jest git, mamy, lecimy dalej. Dobra, gdzie jest ten gong? On powinien być gdzieś tu. Chyba musi być zawrócić. Co? A gdzie jest gong? Znalazłem go. Dobra, no to słuchaj, uderz gonga, no. No jest. Ogólnie widzowie, jest 42 stopnie, a jest 8 rano. To jest jakiś totalny hardcore. Ej, no w barze musi być kokos. Bora o drinki kokosów. Dobra, Skybar tu jest, słuchajcie, lecimy. Ty, on jest zamknięty jeszcze. Do you have coconut? No tak, jeszcze w ogóle z wczoraj są drinki, patrzcie jak to wygląda. Za 9 minut będzie coconut. Strasznie tacy powolni, patrz. Strasznie, no. Tego coconuta 9 minut będą robić. Chłop dopiero, patrzcie, otwiera kuchnię za 8. Dobra, bez paragonu, dawaj, nie daj tego coconuta. A to jest jakiś inny coconut w ogóle. God, god! Ej, to jeszcze jest zimny z lodówki, słuchajcie, on będzie nam się bardzo przyda. Thank you, have a nice day. Słuchajcie, no to co? Jezu, jaki pyszny, słuchajcie, wypijmy go całego. Ale oczywiście w międzyczasie chodźmy na kolejne zdanie. Nigdzie nie ma zupek i tak pomyśleliśmy, że skoro 3 były w lobby, to może reszta zupek też jest w lobby. Czy to tylko nasza teoria, że one mogą być tutaj, nie? Może ich tu totalnie nie być. Tu jest tyle ludzi teraz. Minęło już dużo czasu. Tak, ludzie mogli sobie po prostu zebrać te zupki. O, nice, jest, mamy, czwarta, jeszcze jedna. Czekajcie. Ile gongów? On ma. Ani zostawił. Mamy dużo więcej gongów, ale tam pracownik trzyma. To już weźmy uczciwie od pracownika. Hello, hi. Thank you. Thank you. Dobra, mamy pięć zupek. Jest pięć zupek. Jest zaliczone. Czajcie, że on od początku challenge'u, od kiedy zaczęliśmy, a zaczęliśmy 40 parę minut, bo on stał i czekał pewnie z tą zupką. My w tym czasie szliśmy na basen. Dobra, trzeba się zaskanować. Patrzcie, tutaj działa skanowanie twarzy. Otwiera się na twarz, patrzcie na to. Dobra, skaczę. Raz, dwa, trzy. Pierwszy zbiornik wodny zaliczony! Czas wygrać coś w pokoju zabaw! Ciężko mieć lepsze tempo niż my, naprawdę my lecimy mocno! Robiliśmy tu ogólnie o północy zdjęcia z Anią i z Aleksem, przyszła ochrona i nas wywaliła z plaży. A mamy te zdjęcia? Żeby dodać do filmu? Tam jest, tylko nie wiem, czy Ania będzie chciała je dodać. Tak, tak, Ania sobie tutaj zabawiłaś się solidnie. Jakie to były zdjęcia? A wiem, że goła i zakryta tym, tak? To fajne. Takie? To spoko. Co, mam się w dupce znowu? No jak, no Ania chyba, no jak. A no to Ania, to dawaj. A Ania do morza, dobra. Dobra, to co, przybiegnijmy. Dobra, dawaj, chodź, lecimy na morze. Mamy już drugi zbiornik wodny. Czas na trzeci, czyli na morze, tudzież ocean, nie wiem co to jest. Drużyna Jawora robiła zadanie, w którym musiała napić się kokoska. Ja nie lubię. Kokosy w ogóle tutaj to jest inny wymiar w ogóle orzeźwienia. To są jakby... Tylko trzeba lubić ten smak, nie? Trzeba lubić smak, ale to jest naprawdę świetna rzecz tutaj. A my mieliśmy do zaliczenia trzeci, czyli ostatni zbiornik wodny. Dobra, Ania weszła i się nawet wywróciła, a ja mam buty i nie mogę wyjść dalej. Dawajcie, wieżę z piasku. Dobra, nie będzie po prostu tego zamku. No wiadomo, czyli a dobra, nie będzie. Ej, fosa już ma wodę w sobie. No. Dawaj tu, chłopie, kamyczek na górę i już. Okno jedno, okno drugie, wejście, brama. Nie no, ewidentnie jest zaliczone na pewno.
Dobra, mamy jakiś sklep z pamiątkami. Mamy 3 minuty i co nagrać TikToka. Nasi kochani widzowie, tutaj, którzy ze mną występują na tym filmie, wymyślili, że nagramy TikToka, którego nagrał Kostek ostatnio. Spes cringe'owy, ale no zróbmy to, nie kupimy pamiątki. Tu pan stoi sobie, ja stanę obok pana i po prostu zatańczę. No dawaj, staniemy we dwójkę. No dobra. Dziewczyny, nagrywajcie na pierwszy Mamy TikToka! Jest TikTok nagrany! Jest TikTok, dobra, ej! Thank you so much, thank you boss! Perfect! Pamiątkę nie kupimy, nie mamy za co, stary! Only this! We are doing a YouTube challenge, please! Can we change this for like anything? I can give you a pen as well. We have last 30 seconds. For anything. You give us this and we give you this. Or anything, on this, or this one. That. Yes. For this, that's perfect. For this. Please. I will give you my shirt. 30 sekund. Dasz mu tą koszulkę? 30 sekund nam zostało, widzowie. Koszulkę czy nie? Daj mu jeszcze koszulkę, no. Naszym zadaniem teraz było wygrać coś w pokoju zabaw, więc rozmieliliśmy papierkowe pieniądze na monety. Dobra, let's go, lecimy. Wygranie tego, może to najprędzej, wiesz, to chyba. Jest jeden kredyt. Tu jest. Liczy się. No dobra, dotknij, pogłaskaj. Zobaczymy. Nie no, nie ma, bierz tego koszulowego. Jednak na tych automatach było za trudno. Co za menda, no. I wpadliśmy na inny pomysł. To trzeba mega szybko, wbijajcie po prostu te punkty złota na jeden ten, nie? Ale tak totalnie, nie? Żeby zdążyć. Ej, no ale halo. Ania! Bez problem. Yeah! Ania wygrała, proszę bardzo. Mogę maskotkę psa w nagrodę? Ania wygrała mecz w Cymbergaja, więc wygrała coś. Słuchajcie, wychodzi na to, że mamy dwóch zrobionych, tak? Żebyśmy powiedzieli im, chodźcie, zobaczymy. Idziemy do Jawora, chodźcie, zobaczymy. To wygra 500 zł. A drużyna Jawora w tym czasie wymieniła koszulkę, zupki, gąki i pisak na pamiątkę. Yes, please. Thank you, nice! Good boss! Mamy to ogarnięte! To idealnie w tym momencie kończy się czas, zrobiliśmy wszystkie zadania. No co by nie mówić, moja drużyna została solidnie pokonana. Także 500 zł oczywiście dla was. No a ja wam bardzo serdecznie dziękuję za to bingo w resorcie 5-gwiazdkowym w Wietnamie. Let's go! Dzięki!